Czekaj, ja zrobimy tak, dobra, że idziemy. Podejdziemy do Maka. Trochę niezdrowego żarcia też trzeba zjeść. Witamy serdecznie, dzisiaj jest tutaj z nami Jimmy. Cześć, witam, pozdrawiam. Siemanko, właściciel Supry. Tak w sumie w BMW Klub Poznań, tak, no Supra, BMW, no nie do końca, ale... Od 75 roku dokładnie, w klubie, dokładnie. Całe życie na BMW-kach, no niestety z czasem przyszła taka jakby myśl, żeby pójść troszeczkę inną stronę. To co cię, Jimmy, właśnie skłoniło do kupna Supry właśnie? Po pierwsze to przeprowadzka do Anglii, nie? Gdzie zupełnie inne przepisy importowe, można importować samochody, tak, z kierownicą po prawej stronie, Skyline'y, Supry, jakieś tam no, inne wynalazki, naprawdę jest to zupełnie inny świat. W którym roku przyjechała do Polski? Do Polski przyjechała razem ze mną 2 lata temu. Aczkolwiek posiadam ją od 2009 roku. No i minęło już 7 lat. 7 lat. No. Ten czas leci. Była czarna. Była czarna, a teraz jest pomarańczowa. Troszeczkę wiadomo, już ze mną przeszła, no. na niejednym torze była, niejedną ulicę, dokładnie, widziała, niejeden wyścig widziała. Tak mało osób wie tutaj, znaczy z klubu dużo wie, jechaliśmy do Torunia na majówkę, Supra jechała z nami. Jechaliśmy, no nawet pilotowałem. Dokładnie, Supra jechała. I pamiętam, że śmiałeś, że musisz zabrać drugi jakiś zbiornik paliwa zapasowy. No bo, dokładnie, no bo wszyscy pojechaliście, tak, na jednym baku, a ja nawet nie dojechałem do Torunia, to także są plusy i minusy. Jak spalanie tej Toyoty? To jest najmniejsza rzecz, jaką bym się martwił, nie? Sama przyjemność jazdy tym samochodem, konstrukcja tego samochodu, wszystko zaznaczam, robię z własnymi rękami, także cokolwiek się zepsuje do tych... To zanim dojdziemy do spalania, powiedz, co siedzi pod maską? Pod maską standardowo 2JZ, oryginalnie był to silnik E, czyli wolnosący. Tak. Wybrany specjalnie, z góry powziętym zamiarem o uturbienie go, gdyż no ciężko wyrwać twin turbo w manualu, są po prostu no dosyć kosmiczne ceny, to no po prostu łatwiej, szybciej było dostać coś takiego z manualną skrzynią biegów, jest to 5-biegowa skrzynia, połączona teraz z 2JZ-em, wolnosącym, troszeczkę moc, tam podgrzewane. Moc teraz była sprawdzona jakaś, czy...? Na dzień dzisiejszy nie wiemy, bo mam troszeczkę podwyższone ciśnienie, troszeczkę brakuje paliwa na najwyższych obrotach, także jeszcze troszeczkę do dopracowania, ale do sezonu myślę damy radę, no mamy dopiero za miesiąc mamy gwiazdkę, także na razie idzie sen zimowy, myślę, że koło dokładnie marca wjedzie na warsztat. Więc właśnie kończąc motyw silnika, więc jak z tym spalaniem dokładnie? No. No to jest pytanie nie na miejscu w tym samochodzie akurat, aczkolwiek no, żeby uspokoić jakby ile no, wlejesz, twoją wiedzę. Ile wlejesz, tyle spali, tak? Ile wlejesz, tyle spali, aczkolwiek jeśli jeździsz w miarę normalnie, to gdzieś koło 15 litrów. No wiadomo, jeśli to już prędkości osiągamy już jakieś tam no, maksymalne, czy tam no, próbujemy gdzieś tam, tak, latamy tymi bokami, czy tam powiedz gdzieś jakąś mi, szybką a powiedz rundkę, mi, powiesz, jak, no... jak z częściami do tego auta, bo wiem, że z hamulcami był problem. Z hamulcami był problem w zeszłym roku, tak, ledwo zdążyłem na miejsce zbiórki, co zresztą dobrze pamiętasz. Tak, tak, tak. Prawie nie pojechałem z wami na rozpoczęcie sezonu w zeszłym roku. No wszystko przez te hamulce, no zamówiłem je ze Stanów, 3 tygodnie szły, otrzymałem paczkę o godzinie 19 poprzedniego dnia, o 3 rano była zbiórka, był delikatny problem, bo klocki były nie takie, jeszcze o 7 rano jeszcze jechałem do hurtowni z japońskimi częściami, całe szczęście, dzięki Bogu, Boże dziękuję, były te klocki, były standardowe, już miały być Brembo, no są jakieś tam zwykłe, działały, jest dobrze, zdążyłem na tą no majówkę, zdążyłeś, pamiętam, wszystko było. To było największe moje szczęście, że udało mi się jechać, prowadzić tę kolumnę, mam miłe wspomnienia, także... Dosyć fajnie słychać wydech, więc coś zmieniałeś, czy...? Wydech oczywiście jest zmieniony, bo standardowy no, miał niecałe 2 cale, był tłumik środkowy, był tłumik końcowy, zupełnie inne podejście pod kolektor, tutaj został założony kolektor na pojedynczą turbinę, tak, także... Mamy tutaj zupełnie inne wyjście, jest 4-calowa rura od początku do końca. Cicho, bo policja usłyszy. No właśnie, w każdym razie, no czasami tam mówią, że jest za głośny, no ale... Ale powiedz już... właśnie, i takie pytanie, jak jest z tym autem, a z stróżami prawa? Bo wiem, że stróże też prawa, no... mówiłeś, że kiedyś, że tam ledwo wyjedziesz, no to... Ledwo wyjadę, to już
to już, no, że tak powiem, zatrzymują, pytają, co to jest za auto, sprawdzają te dokumenty, sprawdzają mnie, sprawdzają samochód. Ale też podziwiają. Aczkolwiek też podziwiają, a coraz częściej się zdarza, że bardziej już podziwiają, zatrzymują, że już widzieli ten samochód kiedyś i po prostu przeprowadzają jakieś tam według nich rutynowe kontrole, które no, nie są mi jakoś tam po drodze, no ale... Bo nie, niestety, bo teraz taki jest... Taki mamy klimat. Nie wiem, czy się orientuję, bo w Poznaniu chyba jest jeszcze jedna biała. Czy jedna biała jest? Nie wiem, czy jeszcze jakaś? No, trzymaj tą kamerkę, bo... ja osobiście widziałem jedną, czerwoną, w Poznaniu, nawet na polskich blachach. Ja widziałem białą, ale... Biała to była mojego kolegi, który przyjechał na ślub tak? mojej siostry. To też możecie zresztą śledzić na YouTubie. Jest tam ten filmik, jest tam zapowiedź, jest tam pełen materiał z tego filmiku. Nie wskazując palcem, ktoś tam kręci pod kościołem delikatne bączki, no to wyspowiadałem się u księdza proboszcza po całej ceremonii. No. Aczkolwiek pozdrawiam tutaj mojego szwagra i moją siostrę. Mam nadzieję, że są zadowoleni z całego wydarzenia. Jimmy, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A dzięki. I mam nadzieję, że gdzieś tam się zobaczymy na jakichś zlotach czy spotach. A, czy wiesz, to często będę. Też, czy to w Poznaniu, czy to gdzieś indziej? Bardzo chętnie. Kolejny sezon przeżyjemy razem, mam nadzieję. Będę musiał zabierać moje małe dzieciątko, także jakieś tam zimowe wypady będę trochę rzadziej. Aczkolwiek latem bardzo chętnie wtedy będziemy zabierać. Dzięki bardzo i do zobaczenia.